Pytanie, które wam do was powiem jest takie: czy chcesz iść do nieba? Czy chcesz iść do nieba, przyjacielu? To jest tak istotne. Ja powiem wam szczerze, nie wiem, ile miałem lat, 8, może 7. Na lekcji religii się dowiedziałem, że coś takiego będzie kiedyś w przyszłości. Że przyjdzie Jezus i oddzieli kozły od owiec. Że będzie prawa strona i lewa strona. Że on do tych po lewej stronie powie: idźcie precz, bo byłem głodny, a nie daliście mi, byłem taki, a nie. Do tych po prawej stronie powie: idźcie do mnie, odziedzicie królestwo, czyli pójdą do nieba. I wiecie co? Ja już jako małe dziecko, ja chciałem być po tej prawej stronie. Ja sobie myślałem wtedy, bo nie miałem bladego pojęcia, jak to uzyskać, to zbawienie, że jak kiedyś znajdę się w takim tłumku ludzi, to będę się przeciskał, żeby być na po prawej stronie, no nie? Będę patrzył mniej więcej, tam siedzi na tronie Jezus, on oddzieli ręką prawo na lewo, no to będę się przeciskał, żeby być po prawej stronie. Przyjaciele, wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak to zrobić, ale dzisiaj już wiem, wiecie, realnie na ziemi możesz poznać Jezusa, narodzić się na nowo i stać się dzieckiem Bożym. On dał ci wybór, błogosławieństwo lub przekleństwo, czyli prawo lub lewo, życie lub śmierć. I on mówi: wybierz prawo, wybierz, przyjacielu, życie, abyś żył. I to jest wybór, przyjaciele. Nie można sobie tak bimbać, że po prostu, a co będzie, to będzie, czas pokaże. To wszystko jak ma być, to tak ma być. Przyjacielu, to jest życie w strachu. Ty żyjesz w niepewności, a strach jest ojcem wszystkich. Strach przed śmiercią jest ojcem wszystkich innych lęków. Boisz się potem, różne fobie potem powstają. Boisz się tu iść, tam, wszystko. A zaczyna się to od lęku przed śmiercią. Możesz to pokonać, bo Jezus pokonał śmierć. I on powiedział: ten, kto żyje i wierzy we mnie, choćby nawet i umarł, żyć będzie, nie stanie przed sądem, bo już przeszedł ze śmierci do życia. Czy chcesz tego, przyjacielu? To jest wybór, to jest to. Tak naprawdę żyjemy w kraju, w jakim żyjemy. Po prostu wiele rzeczy uczymy się dopiero. Ja też się wiele rzeczy uczyłem. Myślałem kiedyś, że jest wszystko w porządku. Ale przyjaciele, Biblia, Słowo Boże, różne rzeczy weryfikuje. Na przykład, wiecie, nie zaskoczyło was kiedyś takie coś, na przykład w Biblii Jezus mówi, jest napisane, że a tym, którzy uwierzą, wiecie, na chorych będą kłaść ręce, a oczy uzyskają zdrowie. On nie powiedział, a ci, którzy uwierzą, co będą jakimiś tam ważnymi osobistościami w kościele, biskupami, takimi będą kłaść ręce. Każdy wierzący. Czy kładłeś ręce na chorych, przyjacielu? On powiedział różne rzeczy takie, na przykład, że możemy głosić Ewangelię, no nie? Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię każdemu stworzeniu. No nie? Przyjacielu, pomyśl sobie, kiedy ostatni raz głosiłeś komuś Ewangelię? No przecież jesteś chrześcijaninem. Czy kiedyś tak było? Przyjacielu, prawda jest taka, że potrzebujesz Ewangelii. Jeśli Ewangelia cię wypełni, dopiero będziesz mógł głosić Ewangelię. Przyjaciele, czy wiecie, że są kraje dzisiaj na tym świecie, że za posiadanie Biblii się idzie do więzienia na wiele lat? Jest ciężka kara. Przyjaciele, bądźmy wobec siebie szczerzy. Każdy w domu ma Biblię. Prawie każdy. Albo każdy. No ja u mnie w domu zawsze była Biblia. Była to pospolita książka pośród wielu książek, jak Pan Tadeusz, Encyklopedia Powszechna, no i Biblia, no nie? W ogóle nikt tego... Dlaczego? I dlaczego nikt tego nie czytał, nie karmił się tym słowem? Dlaczego się nie karmiliśmy tym słowem? Ponieważ nie było to... Dlaczego w innych krajach za to ludzie, mimo że po prostu mogą iść do więzienia, ale nie chcą się, ale kochają tą księgę, bo w niej jest życie. Przez to można się narodzić na nowo. I to jest ten wybór, przyjacielu. To jest to błogosławieństwo. Myślimy sobie, ja jestem dobrym człowiekiem. Przecież ja tyle rzeczy dobrych robię. Pomagam tu, pomagam tam. Ale Słowo Boże mówi, że to jest jak brudna, splugawiona szmata przed Bogiem. Żaden człowiek nie może sobie zasłużyć na niebo. W żaden sposób. Tylko ofiara Jezusa na krzyżu to spowodowała. Bo Bóg tak umiłował świat, że swojego Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swojego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Przyjacielu, gdy rodzimy się na nowo tylko przez tą ofiarę, przez ofiarę Jezusa, jesteśmy sprawiedliwością Bożą, Jego sprawiedliwością, która się dokonała 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Wszystkie grzechy całego świata zostały umieszczone na Jezusie. I wtedy każdy grzech tego świata został zmazany. Dlatego żaden człowiek nie pójdzie do piekła z powodu żadnych grzechów. Ale czy przyjął tą ofiarę? Czy przyjąłeś Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela? Jako Pana swojego życia? I narodziłeś się na nowo? Stałeś się Chrystusowcem, przyjacielu.
I tu chodzi tak naprawdę o zmianę królestwa, o zmianę panowania, ponieważ wszyscy, rodząc się na tej ziemi, jesteśmy pod panowaniem diabła za sprawą pierwszych ludzi, którzy zgrzeszyli. I gdy rodzimy się na nowo, Słowo Boże mówi, że Bóg wyrywa cię z mocy ciemności, a przenosi się do królestwa chwały swojego Syna jednorodzonego, umiłowanego i stajesz się dzieckiem Bożym. I wszystkie profity są tak na amen. Po pierwsze, idziesz do nieba. Nie boisz się niczego, bo twoje królestwo jest w niebie. Jesteś patriotą nieba wtedy. Niebo jest twoim królestwem. Idziesz do nieba, przyjacielu. Po drugie, masz ochronę Bożą. Słowo Boże mówi, On posłał swoich aniołów, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Rozumiesz? On cię chroni, On cię strzeże. Pan twoim rycerzem, rozumiesz? Zaopatrzenie. On też dba o ciebie, abyś miał co jeść, co pić, w co się przyodziać. On mówi, spójrzcie na ptaki powietrzne. Nie pracują, nie przędą, a jednak Bóg je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Nawet włosy na głowie macie policzone. Bóg o ciebie dba. Ale przyjacielu, musisz się narodzić na nowo i stać się Jego dzieckiem, żeby On o ciebie dbał. Wtedy On będzie cię kochał. Bóg nie kocha wszystkich ludzi, tylko tych, co są Jego dziećmi. Przyjacielu, On jest żywy, On jest duchem. Stań w szczerości wobec Niego i powiedz, Jezus, przyjmuję cię jako swojego Pana i Zbawiciela. Przepraszam się, że żyłem egocentrycznym życiem bez ciebie. Wierzę, że umarłeś za mnie i zmartwychwstałeś. Oddaję ci moje życie. Amen. I to jest to, przyjacielu, że rodzisz się na nowo. Duch, stare serce kamieniste usuwane, a nowy duch wchodzi. Nowe serce mięsiste Bóg ci daje. Stajesz się dzieckiem Bożym. Duch Święty na ciebie wstępuje. Przyjacielu, to samo Jezus powiedział do Nikodema 2000 lat temu. Chociaż Nikodem był wielkim, można powiedzieć, księdzem na tamte czasy. Wiedział wszystko, był zakonnikiem. Przyszedł do Jezusa nocą, bo się wstydził. Bo cóż ludzie, moi braciszkowie moje, powiedzą, że ja przychodzę do jakiegoś rabina, który nie ma wykształcenia. I Jezus mu powiedział, jeśli się nie rodzisz na nowo, nie będziesz mógł ujrzeć Królestwa Bożego. Przyjacielu, Nikodem nawet musiał to zrobić. Bo ileż bardziej my, każdy człowiek, nieważne, czy jesteś, przyjacielu, na dnie społecznym, czy nie jesteś ministrem stanu, czy jesteś milionerem, masz jacht gdzieś na Pacyfiku, jeździsz sobie, latasz sobie odrzutowcami. Jeśli nie poznałeś Boga, to przyjacielu, ciężka sprawa, bo to życie naprawdę szybko mija. Ja dopiero miałem 20 lat, już mam 45. Nie wiem, kiedy to minęło. I potem nastanie jedna wielka światłość, przyjacielu, jeśli się narodziłeś na nowo. A jeśli nie, niestety, przyjacielu, jest piekło, jest rozpacz. Bo tu na ziemi jest tylko ta łaska. Tu na ziemi jest tylko ta łaska. To jest jak testament, przyjacielu. Jak testament, który dobry ojciec zostawił tobie. Tak jakby twój daleki kuzyn zostawił. On pracował całe życie. Pracował, żebyś ty miał dobrze po prostu. I on zostawił ci testament. I on mówi, tylko weź ten testament, weź. I nie mów, oj, to taka pycha przecież, jak to mogę, ty pracowałeś całe życie, a ja to tak sobie wezmę, tak lajtowo, no jak to, to jest łaska, przyjacielu. Jezus przyszedł na tą ziemię, porzucił niebo, porzucił tron, przyszedł na tą ziemię i stał się człowiekiem, abyś ty mógł stać się Bogiem w nim, abyś ty mógł po prostu być narodzony na nowo. I tak to przyjmiesz, staniesz się dzieckiem Bożym, przyjacielu. Ja tak zrobiłem, 20 lat temu byłem na dnie społecznym, byłem totalnym alkoholikiem, nic nie miałem w ogóle. Wczoraj nawet chodziłem sobie, akurat się zdarzyło, że byłem na takiej dzielnicy, gdzie często szukałem 2 złote gdzieś. Miło było powspominać, mówię, Boże, jaką drogę ze mną przeszedłeś, jak mnie przeprowadziłeś. Tylko ty to mogłeś zrobić, bo nikt by to nie mógł zrobić w miejscu, w którym byłem, w miejscu, w którym jestem teraz. Ale przyjacielu, ja oddałem, ja wołałem do Niego, bo ja oglądałem jakiś film Jezus z Nazaretu. Ja wiedziałem, że można wołać do Jezusa. Ja wiedziałem, że Jezus uzdrawia. Ja wiedziałem, że Jezus wskrzesza umarłych. Ja wiedziałem, że Jezus jest kozak i tylko w Nim mam ratunek. Przyjacielu, On nie ma względu na osoby. On stawia przed Tobą błogosławieństwo lub przekleństwo, życie lub śmierć. Żadne uczynki Twoje nie mogą Cię zbawić. Tylko ofiara Jezusa, która już się dokonała. Przyjmij, a będziesz żył. Amen.